Proszę Państwa, Marta Proboszcz mówi do mnie tak, Eleonoro, że musisz wydać tomik poezji. Ta pani to, no może być miła, ale szła matka z córką, takie to one tak komentowały, tak ludzie obrażają, że... A już tak nie wiem, dla takich bab to chyba grosz się liczy. Najpilniejszy jest grosz. Radio Conchita, gdy nadaje nasze radio, tak FM. O, patrz, smycz mi spadła, muszę puszka. Patrz, jaki ptaszek, zobacz, zobacz, jaki ptaszek, zobacz, zobacz, tu, o. Patrz, patrz, patrz. Ptaszek siedzi, zobacz, ma gałązkę, zobacz co, zobacz. Malutki ptaszek siedzi, się gapi. Tak, śliczny, zobacz, o, jak ćwierka, zobacz. On je, ten ptaszek, on nie wie, że to jest niebezpieczeństwo, a puszek nie chciałby go zjeść, tego ptaszka. Zobacz, jaki ptaszek. O, poszedł. Nie ma. No już jesteśmy w puszku koło domu. No. Puszka chcemy sprzedać. Także proszę Państwa, staruszki nasze kochane, proszę się dobrze odżywiać, ja wiem, czy gimnastykować, żebyśmy nie były skarłowate, żebyśmy nie chodziły jak psy na czworaka, jak ten strajk. Z tym, że ten strajk, to on w filmie pokazał puszeczku, że on jako karłowaty idzie i że jemu to wszystko jest jedno. No. No, póki co dzisiaj jest starówka, proszę Państwa, idziemy prosto do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i mamy w kontakcie, puszczamy to wszystko, puszku, i już idziemy.